Moi drodzy, już kiedyś mówiłem, że ja nie boję się swojej żony, tylko nie wiem, jak jej o tym powiedzieć. Ostatnio sprzeciwiłem się swojej żonie, ponieważ ona nie chciała robić pomidorów w taki sposób, gdzie one będą zimą, gdy otworzymy, będą całe. I tak jakoś przekonałem ją, że zrobię parę słoików i zobaczymy, jak to wyjdzie. I jak spróbowała, to mówi: zrób więcej. Dlatego dzisiaj robimy pomidory, takie, które zimą smakują jak prawdziwe nasze działkowe pomidory, a nie te sklepowe, które są kompletnie bez smaku. Najpierw trzeba je umyć. I następny krok to jest ponacinanie pomidorów. Ja to robię w ten sposób. Dookoła. I później tylko tą skórkę się dosłownie tak ściąga. Różnie robią. Robią tutaj krzyżyki. Niektórzy w ogóle nie nacinają pomidorów i też ta skórka schodzi. Więc musimy to wszystko ponacinać. Tak łatwiej schodzi po prostu, szybciej. Bo ja do tej pory nie nacinałam pomidorów. Mm-hmm. Natomiast tutaj raz i już schodzi skórka. Skórki mamy ponacinane, woda zagotowana i wrzucamy na wrzątek 5 pomidorków. I teraz dosłownie pół minutki, minutka i przekładamy do zimnej wody. Po minutce pomidory lądują w zimnej wodzie. W tym czasie, jak się chłodzą, kolejne lądują we wrzątku. Te wyciągamy. Obieramy ze skórki. To jest bardzo fajnie się to obiera. Tak. Tak. Robisz sobie taką taśmę produkcyjną. Tak, troszeczkę jak w fabryce. I to też, żeby czasowo się wyrobić, żeby tamte się nie ugotowały, a te, żeby mieć już pokrojone, to trzeba nawet się trochę spieszyć. Okay. I robią różnie. Kroją na ćwiartki, ja kroję na połówki. Tak, bo chcemy mieć większe kawałki pomidoru. A niektórzy w ogóle nie kroją. Aha, wykrawasz te tak. Miejsca, gdzie były szypułki. Tak. I uwierzcie mi, że te pomidory naprawdę są fantastyczne. A jeszcze jeden przepis znalazłem. Trochę bardziej skomplikowany. Ale zobaczymy. Najpierw zrobimy test. I teraz ponownie te pomidorki lądują w zimnej wodzie. Kolejne we wrzątku. I obieramy. I tak w fabryce 8 godzin, cały dzień. I teraz na małym ogniu gotujemy je, aż puszczą soki, które przykryją te pomidory i będą się gotować. Dodajemy łyżkę soli. Nie całą łyżkę soli, nie czubatą. Dodajemy
płaską łyżkę cukru. Oczywiście ja nie wiem, czy ten cukier jest potrzebny, ale tak zostałem przyzwyczajony do dodawania cukru do wszelkich przetworów, myśląc o tym, że może one są bardziej zakonserwowane. Zmniejszamy ogień. I jak to się zagotuje, to wtedy przekładamy do słoików bezpośrednio. I sprawdzamy. Jak widać, soczek już pomidory puściły. Trzeba je od czasu do czasu zamieszać. Ale delikatnie, prawda? Żeby je nie rozwalić. Żeby nie rozwalić, tak. I nadal zostawiamy. Do momentu, aż sok przykryje całe pomidory. Dobrze, pomidorki się pięknie gotują. I takie gotujące nakładamy do słoiczków. I widać, że one się na razie nie rozpadły. No i takie mają być. Jeszcze. Jeszcze z jeden. Nie, jeszcze. Wbrew pozorom ten słoiczek jest dosyć pojemny. Tak. Następny. A mamy przygotowane. I jeszcze jedna rzecz. Przed zakręceniem każdy słoiczek trzeba wytrzeć. A nie musisz dopełnić do końca tego słoika? Nie. Zakręcamy i do góry dnem. Kochani, niektórzy zalecają, żeby jeszcze jak się zamkną, żeby jeszcze włożyć do piekarnika i na przykład w 110 stopniach jeszcze spasteryzować 20-30 minut. Przed chwilą żeśmy się sprzeczali z Małgosią, czy to robić, czy nie robić. Małgosia twierdzi, że to nie ma sensu. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy jest sens takie podwójne pasteryzowanie. No i kochani, 2 tygodnie temu sprzeciwiłem się mojej żonie i zrobiłem te pomidorki. Dzisiaj spróbujemy. Jak one smakują? Spróbujemy, jak one smakują z moją ulubioną sałatką właśnie pomidorową, caprese. Bo jeżeli to byłoby dobre, to znaczy, że również zimą... Że warto się sprzeciwiać żoną. Również zimą będę mogła jeść swoją ulubioną sałatkę. Ty również też, prawda? Tak ją jest. Lubisz. Dobrze, czyli tutaj mamy te pomidory, które zostały zrobione jakiś czas temu, tak? Mówisz 2 tygodnie około temu. 2 tygodnie temu. Tak. No. Eleganckie pomidorki. No, bardzo. No, może jeszcze trzeba by wygląd tej sałatki dopracować. Ale najważniejsze jest, jak będzie smakować. Jaki pomidory zachowają smak i jak to będzie smakowało z serem mozzarella. Bazylia. Stałam się fanką, ty zresztą kochanie też, tej ciemnej bazylii z Armenii. Naprawdę to jest coś wspaniałego. My żeśmy nigdy nie jedli tyle bazylii. A mamy jeszcze nasiona? Mamy nasiona, dlatego będę ją sadzić. No dobrze. I co, będziemy jeść z jednych talerzy, tak, chyba, nie? Dzięki. Ja najpierw spróbuję tej. Bo to są... Ja też. To są pomidory, które jeszcze rosną. Już. Czekaj, ja pierwsza spróbuję. Dobrze. I co? Selka jeszcze włóż. Tak, myślę, że
Bardzo dobrze, że mnie nie posłuchałeś, bo wiesz, o co mi chodziło? Że często na przykład różne osoby mówią, że robią takie pomidory, one są niby takie pomidory jak z puszki i że robią te pomidory do słoików, a potem to jest taka baza i można z tego potem zrobić sos, można przecier zrobić albo zupę, prawda? Czy jeszcze coś. Ale mi się to wydaje dziwne, bo po co robić coś takiego, i później dodatkowo, żeby potem jeszcze wykonywać dodatkową pracę, to można po prostu zrobić z tego od razu sos, od razu zupę, prawda? Krem. Ale my robimy te pomidory tylko po to, żeby je jeść zimą. Tak. Tak, bo cały czas szukamy sposobu na to, żeby przetwory z pomidorów jak najlepiej oddały ich prawdziwy smak. Dokładnie o to chodzi. Tak więc, jak nie robiliście w ten sposób pomidorów, to róbcie i smakujcie zimą ten wspaniały smak swoich własnych pomidorów. Tak, potwierdzam. Kochani, Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program Postaw mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam wirtualną kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą współpracę.